Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forzy Horizon 4. Dzisiaj będziemy rozwozić paczki w Forzie. Zobaczcie, czym jeździmy. Proszę bardzo, Ford Transit. No i pytanie odcinka, czy uda się zrobić ten samochód na drift? No bo na co możemy zrobić takie fajne pudełko? Waszym zdaniem to jest doskonały samochód na drift. To co mamy? Silnik z przodu, mamy napęd na tył. W Fordzie Horizon 4 jest jeszcze specjalna wersja tego samochodu, który ma silnik montowany, uwaga, centralnie. Gdzieś z tyłu na pace po prostu jest tam silnik i on nazywa się jakoś Supervan czy Sportsvan. Czy może ten jest Sportsvan czy coś takiego? Ten jest chyba Sportsvan. On normalnie bardzo dobrze się rozpędza do 100 km na godzinę. Zobaczcie, już mamy 80, 90, 95. No, tak 15 minut do setki trzeba liczyć, krótko mówiąc, nie? Więc trochę to jest i no jak... Co on tu zrobił? Obecnie niewiele możemy z nim zrobić na tym drifcie. No, spróbujmy. Zdecydowanie nie jest to samochód do driftu, chyba że będziemy kręcić nim bączki, a nawet nie wiem, czy to da radę zrobić, bo jest to wielkie pudło i on, kurczę, no, sporo waży, ten samochód. Ledwo pod tą górę tutaj na czwórce podjechałem, musiałem zredukować na trójkę, żeby jakoś to szło, no. Jedno trzeba mu przyznać, jest tutaj bardzo dobra przyczepność. Zobaczcie, test łosia bez problemu. Przy takiej wadze, nie? No to i przy tej prędkości. Słuchajcie, no jedziemy 120 km na godzinę. Gdybyśmy tak w rzeczywistości zrobili takie skręty przy tej prędkości, samochód by poleciał w kosmos, no. Dobrze, ale żarty na bok. No, czy tym samochodem w ogóle da się driftować w standardzie? O, czekaj, ręczny widzie ciała. No zobaczmy, czekaj, musimy jakiś zakręt 90 stopni. Czy on coś ukręci? Nie ma szans. Czekaj, tutaj jeszcze. Uwaga. Nie ma szans. Chyba że na jedynce, ale na jedynce to mi biegu zabraknie na tym standardowym ustawieniu. Czekaj, tutaj mamy coś. Nie ma szans. Za mało powera, za duża waga. Jeszcze tutaj uwaga. Strzeliłem mu ze sprzęgła tak w ciul. No i nic się nie stało. Także odpowiedź na pytanie, czy ten samochód driftuje bez żadnego tuningu? Odpowiedź jest jedna i chyba oczywista do wszystkich. Nie! Nie ma szans. Nie wiem, co musiałbyś zrobić. Są najbardziej ciulowe opony włożone, jakie mogą być. O, ten samochód po prostu nie lata na standardzie, a niektóre samochody w standardzie potrafią latać bez żadnego tuningu. No dobra, no to w takim razie zajeżdżam na jedną z moich chatek i robimy dostosowanie do tuningu, znaczy do driftu. Zobaczymy, co uda nam się zrobić. Patrzcie, jak ten samochód niewinnie wygląda. Na razie, moi drodzy. Jaki my tutaj mamy, co ten silnik potrafi w standardzie? Słuchajcie, 198 koni mechanicznych. Au, to jest zdecydowanie za niska moc, jak na wagę, którą mamy. Ten samochód waży, nie wiem, czy patrzę dobrą wersję, ale kurde, masa własna to jest 1653 kg, to nie jest jakoś bardzo dużo. Jak na tego typu samochód, no, to jest niewiele. Jak na takiego vana. No, 1600 kg to waży, nie wiem, Passat, powiedzmy. To nie jest dużo. Nie wiem, czy patrzę dobrą wersję, bo wersje tych transitów, no jest ich tam chyba kilka. I mamy tutaj czterocylindrowy silnik turbo diesel 2.2. To chyba nie jest ten, bo widzę, że tutaj jest 140, ale ciężko znaleźć statystyki akurat tego modelu tutaj gdzieś w internecie. Chodzi mi o wagę konkretnie, no. Dobrze, w Fordzie mamy tak, 2000 kg, 2037 kg, bo tyle to jest 4493 funty,
tak? Funty. No bo ja tutaj mam wyrażone w tych angielskich, tych, żeby mieć konie mechaniczne. Jakoś tak. Czyli mamy tak, niecałe 200 koni mechanicznych i ponad 2 tony wagi. No to do driftu ciężko raczej będzie, co nie? Po maksymalnym tuningu tego silnika standardowego w tym samochodzie udało się uzyskać 388 koni mechanicznych. No moim zdaniem to jest również za mało. Musimy zrobić sobie tutaj swapik i jak widzicie opcji do wyboru mamy na szczęście kilka. Ja bym tutaj proponował sobie dać V8, ale 5,8 litra. Mamy bardzo fajną, gładziutką charakterystykę. Możemy włożyć jeszcze turbo sprężarki, ale chyba do tego nie będą nam potrzebne tutaj. Bo ten silnik domyślnie ma już kompresor, który wystarczy sobie ulepszyć, co daje nam 900 koni mechanicznych. Jak go sobie podniesiemy z tą mocą do maksa i jeszcze sobie to odciążymy, no to daje nam 967 koni mechanicznych. Także te turbosprężarki, które tam mieliśmy, myślę, że są niepotrzebne, ponieważ jest to samochód no dość ciężki. O, patrzcie, można nawet zawieszenie do driftu zainstalować. Jak do takiego nietypowego samochodu, to jest dla nas dobra wiadomość, okej? To sobie instalujemy. Tak, jak dla takiego ciężkiego samochodu, no to fajnie, że jest tutaj kompresor. I myślę, że będzie spoczko. Dobrze, i wagę też udało nam się zniżyć, gdzieś chyba poniżej 2 ton będzie ważył. No i dobra, ja tutaj instaluję resztę rzeczy. Teraz nie wiem, jakie tu felgi wybrać do niego. To jest na pewno nietypowe auto do driftu, ale w rzeczywistości chciałbym zobaczyć, jak coś takiego lata bokiem, a wy? To by na pewno było niezłe widowisko, co nie? Ile żeśmy się już naoglądali tych różnych BM-ek, tych innych japońskich samochodów na drifcie, ale czegoś takiego? No, takie coś to jest pewnie niespotykane, prawda? A przynajmniej, no już na pewno rzadko. Wiecie co? Albo jeden dystans, albo wcale. Ja bym był przy tym, aby z tyłu nie dawać żadnego dystansu. Z przodu natomiast są dystanse, ale my ten negatyw trochę zlikwidujemy. Tu możemy sobie dać jeszcze... No właśnie, co tutaj dać? Możemy dać taki plastikowy. O, plastikowe, ten zderzak taki plastikowy, nielakierowany, to jest chyba największy obciach, nie? No, zostawmy ten standardowy. Możemy dać spoiler na dach i możemy dać jeszcze z tyłu taki plastikowy. Znaczy, te zderzaki chyba w standardzie są plastikowe, no nie? Ty, a dajmy, bo wszędzie można dać. Myślałem, że tylko przód i tył, a tutaj jeszcze można dać te progi. Więc będzie tak niestandardowo wyglądał. Ciekawe, nie? Weźmiemy sobie do tego jeszcze jakieś malowanko, coś tam pokombinujemy. Tu jeszcze moglibyśmy, tak jak mówiłem, turbo sprężarki albo dać napęd na 4 koła, ale tutaj mamy napęd na tył, czyli to, co mnie interesuje. I proszę bardzo, mamy nieco poniżej 2 ton i niecałe 1000 koni mechanicznych. Myślę, że to powinno wystarczyć. Opony mamy klasa wyżej niż te standardowe, czyli takie trochę bardziej przyczepne. Myślę, że samochód sobie poradzi. Zlikwiduję negatyw z przodu nie całkiem, ale tak do połowy sobie ten slider zjedziemy i z tyłu całkowicie zlikwidujemy negatyw. Do driftu nam to jest niepotrzebne. Usztywniamy wszystko i jedziemy. No zapomniałem o jednej bardzo ważnej rzeczy, czyli malowanku. Standardowo mamy tutaj DHL, UPS, te takie kurierskie malowanka, mamy DPD. Te malowania DPD są zrobione przez Polaka i z tyłu normalnie mamy polską stronę do DPD. Ale ja tak myślałem, żebyśmy zrobili dzisiaj sobie coś szalonego. I tutaj mamy jakieś takie ciekawe malowanko. Podoba mi się, tak na miniaturce ładnie wyglądało. Zobaczymy, jak będzie wyglądać już na aucie. Ej, fajnie wygląda! Kurde, mi to coś przypomina, takie z dzieciństwa rzeczy. To malowanko, poważnie. O man, ale mi się teraz coś przypomniało. Jak fura brzmi teraz? W ogóle to już zobaczcie, jak szaleje. Niecałe 1000 koni mechanicznych, to nie są żarty, nie? Muszę aż tą drugą kamerę oddaloną włączyć.
bo nie obejmuje ta pierwsza całego samochodu. Kurde. Dobra, czy to będzie latać? No, zrobiłem już taki tuning dostosowawczy. Tam widzieliście, że sobie negatyw zmniejszyłem z przodu. Autko wygląda sobie teraz tak. Czyli no kurczę, no nie wygląda źle. I to malowanko z tyłu, no kurde, nic dodać, nic ująć. Z taką mocą i patrzcie, mam nawet te opony lepsiejsze. No to z tymi oponami powinien dać sobie radę. Jeśli będzie miał problem z driftowaniem, jeśli będzie za ciężko, no to wtedy sobie po prostu damy te standardowe. To jest dwójka, na dwójce lata sobie tak. Trochę ciężko, trochę tak oporowo wchodzi w ten drift. To za późno. Nie, jest dobrze, jest dobrze. Dwójka jest spoko, zobaczymy co na trójce się dzieje. Okej, na razie tak sobie go porzucamy. Jest spoko, ale chyba te opony trochę zbyt przyczepne. Jeszcze sobie sprawdzimy na jakichś fajnych. O, tutaj niedaleko centrum Horizon jest takie fajne miejsce, gdzie się ja zawsze uczę driftować i testuję furki. Zrobimy sobie oczywiście też test pachołka. Zobaczymy, czy uda się wszystkie pachołki strącić tą budą. W Forcie Horizon jest tak, że cięższe samochody, ciężkimi samochodami łatwiej się driftuje. Są stabilniejsze po prostu i łatwiej je opanować, jak masz nawet tak bardzo dużo mocy, nie? No tutaj oczywiście mamy dużą wagę, więc to jest oczywiste, że samochód nie będzie tak narwany, niż jakbyśmy mieli tutaj 900 kg wagi tego samochodu. A chcę wam opowiedzieć tak na szybko, przypomniała mi się taka sytuacja z dzieciństwa, takie właściwie rzeczy, które robiłem w dzieciństwie. A propos tego malowanka, które tutaj widzicie, widzicie, że jakiś tygrysek jedzie sobie z chłopakiem na jakimś wózeczku czy coś takiego z góry i mi się to przypomniało z dzieciństwa, bo ja dokładnie coś takiego właśnie robiłem. Czyli szedłem sobie na jakieś złomowisko, szukałem starych wózków dla dzieci, doczepiałem jakieś tam kółka, zmieniałem te kółka, poszedłem do mojego taty, tata mi dospawał kierownicę, normalnie miałeś tam, wiesz, układ skręcania, nie? Poważnie to działało, na jakieś tam śrubki jakoś to porobił, na jakieś ten i zjeżdżałem sobie koło domu gdzieś tam z górek różnych na takim wózku z kółkami od wózka dla dzieci. No, dzisiaj to się wydaje dziwne, no przecież można sobie coś takiego po prostu kupić i to nie jest wcale jakieś drogie. Ale kiedyś nie można było tak łatwo zarabiać pieniędzy jak dzisiaj i nie było tyle pracy co dzisiaj, więc się po prostu kombinowało na różne sposoby. I ja sobie z bratem mieliśmy takie wózki, pamiętam, że dzieci nam zazdrościły i każdy rodzic tam próbował dzieckowi swojemu zrobić taki wózek albo coś innego kombinował. To takie bardzo odległe, ja miałem wtedy bardzo odległe wspomnienia, ja miałem wtedy może, nie wiem, z 9 lat, to było gdzieś koło tylu, 9-8 lat miałem wtedy, także kiedyś takie rzeczy po prostu lubiłem, mi się tak fajnie skojarzyło to malowanko. A teraz zobaczmy sobie, jak poradzę sobie na tej strefce tutaj. Nie wiem, czy to jest malowanie z jakiejś bajki, czy coś. Okej. Ej, no fajnie. Fajnie poleciał, ale tak, kurczę, można by było trochę więcej mocy. Na pewno silnik jest bardzo responsywny na gaz. Nie ma tutaj żadnego ogromnego turbo laga czy coś. Tylko naciskasz gaz i już od niskich obrotów fajnie ci się furka. Fajnie furka wstaje na obroty, to jest bardzo w porządku. Patrzcie, jaka wielka buda, ja mam teraz najdalej oddaloną kamerę. I wiecie, dopiero teraz mogę cały ten samochód objąć, nie? Ej, ładnie, zobaczcie, jak fajnie przy tym. Przy samej krawędzi, o, ale fajnie zebrał z trójki, ej! Mega... Ej, on lepiej driftuje od niektórych moich typowych driftowozów, typu jakaś Supra, czy coś takiego, ej. O co chodzi? Tu się naprawdę dobre rzeczy dzieją w tym samochodzie, dobra. Czyli tutaj mamy te zakręty ogarnięte. Ja bym ocenił feeling z driftowania tym autem na poziomie 8 na 10, 9 na 10 może nawet.
kurde, lekko, wiecie czemu? Bo masz dużo czasu na reakcję, zanim on się... Zanim go przełożysz na tą lewą czy prawą stronę, no masz dużo czasu na reakcję na tej kierownicy, nie? Ale tutaj trochę skopałem, mogłem inaczej wejść w ten zakręt. Jeszcze sobie zrobimy driftowanie wokół słupków i robienie ósemki, bo to przeważnie robią lepiej samochody takie mniejsze, nie? Te większe lepiej robią takie właśnie gładziutkie zakręty, takie drifty z małym kątem. Tutaj za mała prędkość, nie? Już mnie za bardzo wyobracało. Mógłbym jeszcze spróbować zmniejszyć kąt, ale tam był samochód i nie dało się za bardzo. Dobra, spróbujmy sobie tutaj, ops. Koło lodziarni. A, loda rozwaliłem, nie chciałem. Chciałem go tak idealnie nie rozwalić. Aż. Fajnie jest! Fajna lodziarnia, nie? Zajebisty kiosk. Wyobraź sobie, że driftem ci podjeżdża taki kurier swoją paczunią, a z twojej paczuni zostało zbite jajko. I dwójką tutaj robiłem. Ładnie zrobiłem. O, tu trójka już za mocno. Trzeba szarpać trochę ręcznego. Ja sobie tutaj ustawiłem hamulec nożny tak standardowo, czyli 9% hamowania na tył i reszta na przód, więc spokojnie możemy sobie tutaj w miejscu kapora spalić, nie? Oczywiście ten przód będzie tam, znaczy tył będzie się trochę jarał, jeśli chodzi o hamulce. Ale nie aż tak. Ej, no i lata drezyna. Dobra, to co? Została nam ósemka wokół lamp w mieście do zrobienia i test pachołka. Ale tutaj fura lata fantastycznie, naprawdę. Podobało mi się właśnie ten zjazd z góry, mi się podobał tam. Te serpentynki, one są zajebiste. Cyk i patrz, jak coś ci zajedzie drogę, to samochód się nawet mocno nie zdestabilizuje po kraksie, dlatego że on jest, kurde, on ma 2 tony wagi. Nie całe oczywiście, nie? Ale tak normalnie driftowozy to mają gdzieś koło 1000, a nie 2 tony. Jest tutaj jak jakiś mały samochód ruchu ulicznego, to on tam ci zbytnio nie przeszkadza. Jedna rzecz, musimy sprawdzić, czy da się tym samochodem driftować na czwórce, bo to jest raczej zarezerwowane dla samochodów, które mają ogromną moc, albo inaczej, które mają bardzo dobry stosunek mocy do wagi. Czwórka. Oczywiście tu poszło fajnie, bo żeśmy połową samochodu byli na poboczu. To wiadomo, że tam trakcja gorsza to sobie mielił, ale sam asfalt. Sorry, BMK, nie dzisiaj. Nie ma dzisiaj spokojnego jeżdżenia. Leciał coś, aczkolwiek... Nie ma za bardzo kontroli, on już po prostu... Leci i leci, no. Trzeba tak jakby wcześniej wycyrklować, jak samochód ma mniej więcej obrać, jaką samochód ma mniej więcej obrać trajektorię lotu na zakręcie dużo wcześniej, bo inaczej nie ogarniesz. Da się. Ale widzicie, że te drifty, znaczy wy może tego nawet jakoś tak nie widzicie, ale ja czuję, że on już jest na granicy tutaj, na tej czwórce, że to już jest tak... Aha, czekaj. I hop, i gaz. No. Jest specyficzny ten samochód driftu, ale kurde, podoba mi się. Okej. Okay. Dobra, spokojnie, uspokójmy się na chwilę. Aha, jeszcze chodźmy sobie na Festival Horizon, bo tu jest taka fajna nawrotka, super okrągła. Myślę, że ten transit będzie w stanie tam ładnie zrobić. Jesteśmy na miejscu, zróbmy sobie jeszcze tutaj. A, to kółeczko jest takie niewygodne trochę dla tego samochodu. I tutaj mamy nawrotkę. Chyba trójką, nie? Tutaj.
Trochę się na tej trójce zdusił. I widzieliście, że też nie było pięknie. Może powinienem bardziej go ustawić hamulcem ręcznym, a nie nożnym. Albo manewrowaniem kierownicy, bo on potrafi być taki, kurczę, czasami się potrafi destabilizować. A jak się ręcznym go ustawi do zakrętu, to jest całkiem w porządku. A tutaj trójka, nie? No dobra, jeszcze raz spróbujmy zrobić tą za duża prędkość. Próbujmy tam nawrotkę jeszcze raz zrobić. Na ręcznym. Słabo, słabo. A to kółko? Kółko to już dwójką. Ja tak mówię, dwójka, trójka, bo zastanawiam się, czy albo biegi nie wydłużyć, albo nie skrócić, raczej skrócić. Albo zmienić opony na te takie standardowe, takie bardziej śliskie. Tutaj jeśli chodzi o kółko, to mamy 3 godziny czasu na reakcję, jak widzimy, że samochód przesterowuje i te ruchy na kierownicy nie są takie, wiesz, raptowne, jak w takich mniejszych, lżejszych samochodach, więc spokojnie da się to kółeczko gładziutko robić, nawet jak ktoś nie jest wprawiony w drifcie. A w lekkich samochodach, zwłaszcza tych Formula Drift, to jest się po prostu, no, nie wiem, to musiałby być jakiś koks, żeby naprawdę opanować te samochody na kierownicy. Albo nie wiem kto. No tutaj, tak kurde, niby okej, ale kurczę, nie do końca. Okej, no to zrobiliśmy sobie. A jeśli chodzi o driftowanie tutaj, to tak oceniłbym na 6, 7, na 10. Daję sobie radę, ale czasami jest dziwnie. To jest kwestia też, wiecie, tuningu, może mógłbym tutaj coś poprawić. Generalnie jest bardzo fajnie z tym transitem. Wiecie, gdybym sobie dłużej posiedział z tym samochodem, trochę poćwiczył, to też by było inaczej, ale ja tak na żywca przeskakuję z innego driftowozu i wskakuję do tego i patrzę, co się dzieje. Teraz mamy tutaj test 8. Wow, ale co to jest? Test 8, tutaj możemy sobie bardzo blisko do lampy podjechać. Ale musimy tym gazem mocno tutaj. No, jest dziwnie. No, dawaj. Nie jest tak stabilnie, jakby chciał. To też kwestia, wiecie, lepszego driftera, wiadomo. Ale generalnie... Dobra, próbujemy 8. Pyk i... Dawaj. Okej. I drugą stronę. No tak słabo ta 8. Wygląda tak... O i koniec po 8. Taka niedorozwinięta 8. Ale da się i poszło to całkiem w porządku. Załóżmy, że gdzieś tu była ta lampa. Daję gaz do końca praktycznie. Tutaj był mój błąd, tutaj źle wyhamowałem, ale generalnie da się 8 robić na tych oponach, także przy tej wadze, przy tych oponach, przy tych gabarytach, bo to też jest istotne, auto, kurczę, ładnie sobie radzi, nie? Dobrze, została nam jeszcze ostatnia rzecz, ostatni test tego samochodu, czyli test pachołka. Czy uda się strącić wszystkie pachołki za jednym razem tym samochodem? Jak widzicie, no, driftowanie tym autem idzie całkiem spoko i łatwo się nim driftuje. Paradoksalnie, nie? Kto by powiedział? Ale Forza taka jest. No tutaj nie ma się co to bardzo, no, jeszcze zastanawiać nad tym. Po prostu tutaj samochody cięższe się lepiej driftują, no. Dobra, jeden pachołek oberwał, ale to taki, co był wychylony. Tutaj jeśli chodzi o to driftowanie, jest o tyle problem, że tylne koła muszą ci tak trochę wjechać na krawężnik i to ci trochę furkę destabilizuje.
Dobra. Wszystkich nie udało się, ale to był mój błąd, powiedzmy. Oczywiście mogłem to przejechać dużo lepiej. Te ostatnie dwa pachołki to zawsze jest problem. No, to była moja wina. Nim by się dało zrobić te pachołki, tak od razu wszystkie, dlatego że jest to, tak jak mówię, ciężkie, duże, stabilne auto. Do tego testu pachołka najlepsze jest auto, które ma mocno odstającą dupę. Czekaj. Mocno jest, tutaj jest dosyć mocno odstająca, to jest duże auto, to się tak teraz, to może tak nie wygląda, ale ten tył dość mocno odstaje do tyłu. Najlepsze auto jest takie, gdzie ta tylna oś jest dosyć mocno oddalona od tyłu samochodu, nie? Czyli wtedy możemy, nie musimy wjeżdżać na ten krawężnik, na ten chodnik i możemy sobie ładnie to wszystko strącić. Zastanawiam się, który samochód byłby do tego dobry. Są niektóre takie stare auta, które mają kształt trumny i one mają przeważnie tą dupę taką opływową, nie? I może nimi by się dało to strącić, z tym, że one z natury są trudne do opanowania, mają takie, wiesz, wąskie koła szprychowe i ciężko jest zrobić na drift, żeby to w ogóle miało ręce i nogi, nie? Więc nie wiem, jakby to wyszło, ale pewnie są w Fordzie jeszcze inne samochody, które mają taki długi tyłek, gdzie test pachołka dałoby się zrobić perfekcyjnie nawet i od razu. Tutaj w Transicie też by dało radę, oczywiście, to jest kwestia, wiesz, tam jakiegoś treningu. Generalnie samochodem łatwo się driftuje, bo na takim ustawieniu 1000 koni mechanicznych na kierownicy to brzmi fajnie, no ale tutaj waga nam kompensuje zdecydowanie tę moc, nie? Więc nie ma problemu, możemy sobie lotować. Tu jeszcze mamy taką fajną strefkę do driftu. Patrzcie na trójce, jak ładnie się podnosi na trójce. No ale 1000 koni, no to nie ma się co dziwić. 1000 koni, kompresor V8, 5, niecałe 6 litrów. Tutaj za dużo gazu. Za dużo gazu. Tak to wyglądało, jakby mi nagle wstał na obroty, jakby miał jakieś turbo laga i tak nagle wstał i cip, nie? No, a tutaj dwójka. Trójka tak od niskich obrotów na tych ciasnych zakrętach nie chciała zbierać. A dwójką to zauważ. Dawaj. Zdecydowanie nie jest miejsce dla tego. Chyba, żebym dał te oponki takie standardowe. O kurde, wymęczyłem gościa. No nic, no, pojeździliśmy trochę, podriftowaliśmy, poszaliliśmy, pobawiliśmy się tym autem. No, trzeba dalej jechać, rozwozić paczki, no, jest jak jest. Taka jest rola Transita. Ja w mojej karierze kierowcy zawodowego też jeździłem Transitem i rozwoziłem rzeczy. Także utoż nie akurat z tym, ale z takim starszym trochę, starszą wersją. Także utożsamiam się trochę z tym samochodem. I jest to przyjemne auto do jazdy, tak swoją drogą. Fajnie mi się jeździło Transitem, nawet tym starszym, także... Moi drodzy, ja was zapraszam na kolejny odcinek z Forza Horizon 4. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał i miło spędziliście czas. Trzymajcie się, hejas!